Witam Państwa. Witam w kolejnym krótkim spięciu, w którym na jakikolwiek temat postawiony przez kogokolwiek spierać się będą dwaj Krzysztofowie. Pan Krzysztof Czabański i pan Krzysztof Wolicki. Jako pierwszy głos ma Krzysztof Wolicki. Proszę Państwa, ja dzisiaj chciałbym porozmawiać o jednym z polskich polityków, o którym ostatnio było bardzo głośno w polskiej prasie, poprzez od polityki wprost do Gazety Wyborczej, z tego co znam, mianowicie o Waldemarze Pawlaku. Tylko na wstępie chciałbym powiedzieć rzecz następującą. Polscy politycy pracują ciągle na zasadzie chałupniczej, to znaczy nie umieją ze sobą współpracować. Myli im się płaszczyzna walki politycznej związanej z całym funkcjonowaniem demokracji, z walką wyborczą, z płaszczyzną nieuchronnej kooperacji, jeżeli się już jest po wyborach i zasiada się w ławach rządowych, czy też opozycyjnych, prezydenckich, gabinetowych, wtedy trzeba umieć ze sobą współpracować. Tego drugiego nasi politycy nie umieją i muszę powiedzieć, że struktura ustawowa, zwłaszcza konstytucja, czy też ta prowizoryczna konstytucja, która w Polsce obowiązuje, wcale im do nauki nie pomaga. Zostawia ona tyle luk, tyle niejasności, że politycy mają ochotę zachowywać się jak psy nad miską i wydzierać sobie po kawałku kości. I niewątpliwie Waldemar Pawlak jest też politykiem z tej szkoły, który jest już w tej chwili bardzo dobrym specjalistą w wyrywaniu kości kolegom. Z tym zastrzeżeniem wstępnym, żeby nie było nieporozumień, ja nie jestem miłośnikiem Waldemara Pawlaka, ani jego stylu rządów, chciałbym powiedzieć, że atak, który się rozegrał w prasie i rozgrywa nadal przeciwko Waldemarowi Pawlakowi, wydaje mi się grą wyjątkowo nieczystą. Mianowicie ten atak jest związany z zasadniczą rozbieżnością wartości wyznawanych przez Waldemara Pawlaka jako polityka i jego krytyków z prasy, na przykład pana Baczyńskiego, czy grupy redaktorów z Wprost, czy całego działu ekonomicznego Gazety Wyborczej. To jest dozwolone. Można mieć różne struktury wartości, można wyznawać różne cele, różne ideały i można kopać w związku z tym tego, który wyznaje inne ideały. Ale trzeba powiedzieć, w imię czego go się kopie. Otóż wszystko, co zostało powiedziane, nie powiedziało jednej podstawowej rzeczy. Waldemar Pawlak rzeczywiście opóźnia prywatyzację. Waldemar Pawlak rzeczywiście stara się mianować swoich wojewodów. Waldemar Pawlak to, Waldemar Pawlak tamto, ale to wszystko jest bardzo ściśle związane z wyborcą Waldemara Pawlaka. A to politykowi demokracji na ogół się chwali. Polityk w demokracji powinien być związany ze swoimi wyborcami. Otóż wyborcy Waldemara Pawlaka wcale nie mają pewności, że nieustanne reformowanie, takie hasło, które wisi nad Polską bez przerwy, reformy, reformatorski, system reform, reformujemy i tak dalej, że to rzeczywiście prowadzi ku dobremu. Chłopi polscy są na ogół zmęczeni i przerażeni reformowaniem, ponieważ dostają od niego w tyłek. I jeżeli Waldemar Pawlak mówi, że trzeba się zastanowić, to on wyraża opinię swoich wyborców. I najlepszy dowód, ponieważ mimo roku rządów uciążliwych, z trudnościami, z porażkami, Waldemar Pawlak zachowuje popularność u swoich wyborców, a ci, którzy go tak bardzo krytykują, nie są w stanie zebrać się i odzyskać tej, którą kiedyś posiadali. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, to jest temat być może na wielką rozprawę, ale ja, ponieważ premier uchodzi za osobę, która nic nigdy nie mówi, jest milczący, zrewanżuje mu się tą samą monetą i powiedziałbym ciszej nad tym premierem i na tym bym zakończył ten wątek. Premier ma przy sobie Ewę Wachowicz, a pan ma przy sobie tylko Wolickiego, to o wiele gorzej. Panie Krzysztofie, ale ja bym proponował drugi temat, też bardzo konfliktowy, choć bardziej spektakularny, bardziej widowiskowy niż ta sprawa, która jest na pewno merytorycznie o wiele ważniejsza, ta, o której pan mówił. Spektakl, który obserwujemy, dotyczy konfliktu wokół Rady do spraw radiofonii i telewizji. Ja chciałbym trochę uporządkować to, co się mówi o tym i chciałbym powiedzieć, co na pewno wiemy o Radzie.
bo o tym się zapomina w prasie, również w tych tytułach, które pan wspomniał przy innej okazji, ale nie tylko, to jest szersza sprawa. Mianowicie to, co wiemy na pewno o Radzie, że została powołana przez polityków według reguł politycznych i jest nadal na sznurku politycznym, ponieważ jest rozliczana corocznie przez parlament. I od wotum zaufania zależy jej dalszy, a w konsekwencji później przez pana prezydenta, który oczywiście już nic nie może zrobić w momencie, kiedy parlament przyjmie, wyrazi wotum zaufania, więc to nie są głosy równoważne, ale nie o to chodzi. Trzy człony tej władzy państwowej dokonują oceny Rady. Ale drobna poprawka. Tak. Nie ma żadnego powodu, dla którego prezydent ma się wypowiadać po parlamencie. Oczywiście. Otrzymuje sprawozdanie w tym samym czasie i może się sam wypowiedzieć od razu. Zgoda. Ja mówię o pewne konsekwencje, że najpierw musi odrzucić Sejm, później Senat i wreszcie prezydent, żeby Rada upadła, prawda? Tak. Ale to nie jest istotne. W każdym razie zasada politycznego rozliczenia jest utrzymana. Świat polityki rozlicza Radę, która została powołana do stworzenia rynku niezależnych mediów elektronicznych. To jest kolejny punkt. Kolejny punkt jest taki, co wiemy na pewno, że Rada przydzieliła jedną koncesję na telewizję ogólnopolską, prywatną, i że Rada zlikwidowała ileś stacji telewizyjnych w całym kraju, dwie w Warszawie, w kraju trudno mi w tej chwili powiedzieć ile, ale ileś tych lokalnych stacji. Czyli jest Rada w konflikcie z prezydentem, to jest kolejny punkt, o którym wiemy. A ja bym zaryzykował, że jest również w konflikcie z widzem ze względu na likwidację tych stacji. I jedyne pytanie, na które nie znam odpowiedzi, to jest takie, że jeżeli Rada jest w konflikcie z prezydentem jako siłą polityczną, grupą polityczną, to z jakimi siłami politycznymi nie jest w konflikcie? Czyli albo te siły polityczne, z którymi nie jest w konflikcie, są zainteresowane niezależnością mediów i szanują autonomię Rady, się nie wtrącają w to, co ona robi, albo ta Rada realizuje interesy tych sił. Na to pytanie, jak to jest naprawdę, nie znam odpowiedzi, ale myślę, że jest to problem do rozmowy. Ja muszę powiedzieć, że pan chyba za bardzo demonizuje, czy też polityzuje historię Rady. Ja mam od dość dawna wątpliwości co do tezy, że Wałęsy atak na Radę jest związany z tym, że Wałęsa chce mieć władzę nad telewizją, bo szykuje się do wyborów prezydenckich, etc. To wszystko wydaje się dość słabo logicznie podparte, ponieważ Wałęsa w gruncie rzeczy działa w stosunku do Rady, jak myślę, z dwóch motywów. Pierwszy jest natury osobistej. Wałęsa jest człowiekiem niebywale drażliwym. Czyli jak jego ludzie, przepraszam, że idę w słowo, od niego się odwracają, to jest już wystarczający powód do ataku na całą instytucję. Tak, przypominam niektóre sztuki Mrożka z Karolem na czele. Drażliwość pewnych postaci. Otóż Wałęsa jest niebywale drażliwy. Walędziak go kopnął, aczkolwiek nie powinien go kopnąć. Nie powinien, to prawda. Prawda? I znacznie jeszcze wcześniej kopnął go Aleksander Hall, nauczyciel Walędziaka. Może przypomnijmy telewidzom, bo nie miał merytorycznie racji. Walędziak, wypominając prezydentowi, że on nie kończył szkół odpowiednich, się myli. Prezydent nie musi kończyć. Szef telewizji musi być przygotowany. Tak, prezydent to nie, to jest inna postać. To nie polityk nawet, nie musi. Panie Krzysiu, ja panu a menedżer musi. Ja panu powiem, ja nie jestem wielkim specjalistą od salonów, ale tyle wiem, że w salonie u królowej brytyjskiej, jak już ktoś tam jest, to mu się nie wymawia, jakie kończył szkoły. Dokładnie. To jest taka zasada. Ale ja chciałbym jedno ale, zapytać. Przepraszam bardzo, ale chciałbym jeszcze to skończyć. I to jest jeden motyw. Prezydent po prostu się odgrywa, jest zaciekły, odgrywa się zapewne zaszłości personalne. Drugi motyw jest oczywiście bardziej skomplikowany. Drugi motyw polega na tym, że Wałęsa się piekielnie boi, żeby ta telewizja nie okazała się telewizją antywałęsowską. To nie jest to samo, co chęć posiadania swojej telewizji. Ja nie mam na to dowodów, że Wałęsa chce mieć swoją telewizję. Ja mam dowody, że Wałęsa gotów jest w walce personalnej posługiwać się postaciami typu prezes Zaorski, które, żeby powiedzieć maksimum, które mnie nie narazi na sprawę sądową,
są dalekie od budzenia mego entuzjazmu. Otóż to, wydaje się, że nikt chyba nie chce... Sprawę sądową może pan powiedzieć, że po prostu nie budzą pańskiego entuzjazmu. To jeszcze nie jest zniesławienie, panie Krzysztofie. Do tego, że chce mieć swoją telewizję czy swoją gazetę, najczęściej politycy mają za złe telewizji, tak posłowie PSL-u mają za złe telewizji publicznej, innym telewizjom, że to nie jest ich telewizja. Ja chciałem zapytać, czy to, o czym panowie rozmawiacie, z jednej strony o ataku prasy na władzę, bo z tym mamy do czynienia, z drugiej strony o ataku władzy na prasę, tajemnica państwowa z jednej strony, z drugiej strony atak pana prezydenta na Krajową Radę. Nie wynika stąd, że pewne kręgi władzy, szeroko dzisiaj reprezentowanej, nie mają swojej prasowej emanacji, że z jednej strony tenże Waldemar Pawlak i PSL nie mają swojego organu prasowego, panie Andrzeju, że prezydent i cała może prawica nie ma swojego organu prasowego. Znacznie głębiej. To nie to, że oni nie mają swojego organu, to jest inna koncepcja państwa, inna filozofia. Nie, ale nie tylko, panie Krzysztofie, to jest inna filozofia państwa, to jest inna filozofia, czym ma być demokracja, czym ma być państwo demokratyczne. Bo zauważmy na przykładzie tej ustawy o tajemnicy państwowej. Punktem wyjścia władzy, ustawodawcy, projektantów, było to, że obywatel ma prawo do pewnych informacji być może, zamiast punktem wyjścia, że po prostu konstytucyjnie ma prawo do informacji, a państwo w pewnych sytuacjach ma prawo do ograniczania dostępu. To jest inna zupełnie koncepcja i myślę, że z tego płynie ten główny spór na temat, co to jest wolność słowa, prawo do informacji. I tu nie jest kwestia, czy ja mam swój organ, bo jeżeli ja mam swój organ partyjny, na przykład Trybuna jako gazeta SDRP, to wcale z tego nie wynika, że ja chcę, żeby oni mieli wolność wypowiedzi. Nie, to nie bo przecież oni też nie wyciągną organ, rzeczy niewygodne i napiszą. Ja pytam o emanację, to znaczy pytam o reprezentację w autorytetach. Nie, cała lewica ma mnóstwo autorytetów. I ta SLD-owska, i ta solidarnościowa. Prawica z autorytetami, z pisarzami kłopot. Nie, przepraszam pana bardzo, pan rozszerzył to pojęcie lewicy w sposób niepomierny. SLD, która ma swoją prasę, to akurat nie jest prasa lewicowa. To wpływy w prasie, jeśli pan chce, prasa, która jest dobrą prasą dla SLD, to jest prasa typu polityki wprost. Dokładnie. No to jest lewicowa prasa, jest lewicowa. No panie Krzysztof. Zaraz, panowie, jeżeli wy za lewicową prasę uważacie tę, która na przykład przyznaje więcej uprawnień kobietom do ich własnego brzucha, no to jeżeli to jest definicja lewicowości, to proszę bardzo. Ale ja mam trochę bardziej skomplikowane pojęcie lewicowości i ja myślę, że pan Baczyński jako redaktor polityki jest człowiekiem skrajnej prawicy z mojego punktu widzenia. A dawny współpracownik... A redaktor Król we Wprost, skądinąd blisko związany z dawnym aparatem KCPZPR, na pewno nie należy do lewicy. Jest to czysty, dobry liberał na miarę Jana Krzysztofa Bieleckiego, Janusza Lewandowskiego i tak dalej. Pan chce powiedzieć, że lewicy tak naprawdę nie ma, bo już to, ja do takiego absurdu... Panie Krzysiu, pan myślał, że pan powiedział złośliwy. Nie, ja chcę, wyciągam wnioski z tego, co pan mówi. Proszę pana, po kompromitacji socjalizmu realnego, po upadku bloku sowieckiego, który uchodził za kwintesencję lewicowości. Oczywiście, że w tym znaczeniu lewicy nie ma. Ale gorzej, ja panu powiem, bo z mojego punktu widzenia, jak ja patrzę, pan patrzy z tamtej strony, ja stoję, to nie ma też prawicy i to jest groza. No tak, nie, więc widocznie pan ma wobec prawicy tak wielkie wymagania, jak pan ja wobec lewicy. Tak jest. I tu się spotykamy, a świetnie. To jest no, tu się spotykamy dobre... Ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, ponieważ Krzyś Czabański ruszył z sprawy Rady i myśmy mówili o motywacjach Wałęsy, jedną rzecz chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Zupełnie co innego to jest sprawa Rady, a zupełnie to jest co innego kawaleryjski stosunek pana prezydenta do prawa. A to zgodę. Pan prezydent poczyna sobie sprawę w sposób niedopuszczalny. Parę razy już w szanującym się kraju, gdzie się szanuje konstytucję, jak na przykład jego ukochane Stany Zjednoczone, gdyby pozwolił sobie na parę wypowiedzi takich, na które sobie pozwolił, że na przykład on nie podpisze ustawy, która by została przegłosowana prawomocnie przez Kongres,
następnego dnia albo tego samego dnia wieczorem znalazłby się pod młotkiem impeachment. Tą różnicą, prawda? Że w tych szanujących krajach jest tak. Konstytucja, którą wszyscy powszechnie szanują. Świetnie. Proszę panu, musimy niestety kończyć. Nie wie lewica, co czyni prawica, to jest jeden wniosek z rozmowy i odwrotnie. A drugi, że chyba najostrzejszy podział, jaki w tej chwili dostrzegamy, to wyniknęło z tej rozmowy, to jednak przebiega nie między lewicą i prawicą, tylko między władzą a społeczeństwem, jeżeli uznać, że dziennikarze są tego władzy, są tego społeczeństwa reprezentantami. A nie, to freudowska pomyłka. Ja nie jestem skłonny. Władzy. Panie Andrzeju, ja nie jestem skłonny przyznawać dziennikarzom prawa do reprezentowania społeczeństwa. Nie. Żadna grupa społeczna, wąska, tego i o to myślę, że państwa nie ma takiego należy spytać. Czekamy na tę odpowiedź.